Witamy na plantacji borówki. W końcu rozpoczęło się kwitnienie. Michał Malicki, AgriPolska. Po raz kolejny spotykam się z Państwem na tej już dość starej plantacji borówki amerykańskiej. I przyszedł w końcu ten czas, na który chyba wszyscy czekaliśmy. Czyli kwitnienie, no odmiany wczesne, typu Patriot, Duke. Tutaj już powiedzmy, że zbliżamy się do pełni kwitnienia. Ten sezon jest może troszeczkę przesunięty. W zeszłym roku, no, w tych dniach mieliśmy już byliśmy już praktycznie po kwitnieniu, w tym momencie dopiero nam się to rozpoczyna. O tyle dobrze się składa, że to kwitnienie różnych odmian będzie dość rozłożone w czasie. Wszystkie będą następowały po sobie. Mamy teraz kwitnienie odmian wczesnych, za chwilę wyskoczą nam te średnie, takie jak Blue Crop. Na późniejsze przyjdzie jeszcze czas. Sprawi to, że w pełni będzie mógł zostać wykorzystany potencjał owadów zapylających, które są wprowadzane na plantację. No i to kwitnienie może nie będzie aż takie szybkie, takie błyskawiczne, jak to było w przypadku jabłoni, i będzie czas na prawidłowe zapylenie i zapłodnienie. To, o czym możemy porozmawiać teraz, to właśnie zadbanie o to, żeby te kwiaty były jak najlepiej odżywione i żeby cała roślina była jak najlepiej odżywiona, żeby miała czas na odpowiednie zapylenie. Pamiętajmy, że ze wszystkich roślin sadowniczych borówka jest tą rośliną, która ma największy problem z odwiedzaniem jej przez owady zapylające, bo o ile ma dużo nektaru, ma dużo pyłku i plantacje w tym momencie aż pachną niemalże tym nektarem, owady zapylające mają bardzo ciężko dostać się tutaj do wnętrza tego kielicha, dojść do dna kwiatowego. Męczą się. Nie jest to tak łatwe i dużo dłużej zajmuje im oblatywanie każdego poszczególnego kwiatka. Dobrze się sprawdzają czmiele, bo one są brutalne i wręcz te kwiaty rozrywają, by dobrać się do nektaru. Jeżeli chodzi o pszczoły, no to one nadrabiają masą, ale właśnie plączą się tutaj w tych kwiatach. Dlatego też możemy próbować wspomagać się w tym momencie, żeby to kwitnienie przedłużyć, powodować, żeby kwiaty były jak najlepiej rozwinięte. A też po tej chłodnej wiośnie przyda się jakaś stymulacja. Widzimy, że liście wciąż delikatnie mają przebarwienia, wciąż nie mają tej idealnej barwy. Co ja bym teraz Państwu proponował? Oczywiście produkty na bazie alg, takie jak folik Ascovigor. Wykonajmy jeden zabieg na początku kwitnienia, jeden w pełni, jeden tuż już bliżej końca kwitnienia. Tak, żeby systematycznie stymulować te rośliny do wzrostu. Są miejsca, gdzie czasami tych liści jest zbyt mało w stosunku do kwiatów. Taka stymulacja na pewno pomoże. A jeżeli zdecydujemy się na radykalniejsze kroki, tutaj żeby już na samym początku wspomóc troszeczkę wzrost owoców, możemy pójść radykalnie i wręcz usunąć część kwiatów w momencie, kiedy tych liści w stosunku do kwiatów jest zbyt mało. Także dbamy o nie, dbamy o to, żeby były jak najlepiej odżywione. Produkty algowe, tak jak wspomniałem, folik Ascovigor. Co jest kolejną zaletą? Podajemy wraz z tym produktem niewielkie ilości jodu, które zachęcają owady zapylające do odwiedzania tychże kwiatów. W tym momencie wciąż gdzieś kwitną nam chwasty. Jeżeli mamy gdzieś w okolicy plantacji borówki, nie daj Boże, rzepak, te owady na pewno wybiorą te bardziej atrakcyjne żółte kwiatki. Jeżeli chodzi o inne aspekty nawożeniowe, wraz z pojawianiem się tych pierwszych kwiatów wciąż powinniśmy stosować delikatne nawożenie borem. Folik X-Bor w małych dawkach, litr, a nawet troszeczkę mniej w dodatku do zabiegów fungicydowych czy też do zabiegów algowych. Też 2-3 zabiegi w trakcie kwitnienia powinny być wykonane. Ten bor w czasie kwitnienia, no, też jest tym niezbędnym mikroelementem do prawidłowego rozwoju pyłku, do prawidłowego procesu zapylenia i później zapłodnienia. Tych zabiegów na borówkach wykonujemy w sumie niewiele, ale warto jeszcze w tym momencie, szczególnie na plantacjach starszych, kiedy możemy jeszcze wjechać, tutaj to nawożenie stymulacyjne wykonać. Co z ochroną? No to na pewno staramy się skupić w tym momencie na najmocniejszych, najbardziej sprawdzonych rozwiązaniach. Switch Signum, Luna Sensation, te dwuskładnikowe preparaty, które działają i na szarą pleśń, i na antraknozę. Rozłóżmy je sobie na cały okres kwitnienia, tak by każdym z nich wykonać chociaż jeden zabieg. Bo chociaż w tym momencie świeci na mnie słońce, noce są dość chłodne, codziennie pojawia się rosa, temperatury spadają do 5-6 stopni powyżej zera. No nie jest to dużo, więc też ta wilgoć jest na krzewach dość długo. Nie mamy takiego idealnego ciepełka, żeby to wszystko nam szybko wysychało, także te choroby mogą się pojawiać. Mamy też gdzieś na roślinach jakieś suche końcówki po zeszłym sezonie. To wszystko będzie sprawiało, że te patogeny na plantacji występują. Podstawą
zawsze będzie ochrona podczas kwitnienia. Te choroby najbardziej atakują nam właśnie w momencie kwitnienia, kiedy mamy odsłonięte dno kwiatowe. Późniejsza ochrona przedzbiorcza też jest ważna, ale jest, jeżeli zawalimy ten pierwszy moment, ten fundament tutaj rozwoju owocu, to potem już będzie źle. Wielu plantatorów pyta się w tym momencie, co ze zwalczaniem szkodników. No oczywiście jest kwitnienie, tego nie polecamy. Jeżeli w tym momencie na takiej starszej plantacji pojawia nam się problem z pryszczarkiem, który gdzieś uszczykuje końcówki pędów, no to nie jest tak naprawdę problem, bo on wręcz prowadzi do rozkrzewienia się i ogranicza nam wzrost pędów. Jeżeli mówimy o plantacji młodszej, tam oczywiście tuż po kwitnieniu będziemy musieli wykonać zabiegi z użyciem chociażby mospilanu, który stosowany przeciwko mszycom też będzie ograniczał wciornastki. A poza tym żadnych innych tego typu produktów nie będziemy używali. Jeżeli chodzi o coś, co może nas spotkać na plantacji, co jest niespodziewane, no to przy takich zawirowaniach pogody, gdzie mamy jakieś niskie spadki temperatury w nocy, upały w dzień, gorące słońce, może dochodzić poniekąd do infekcji bakteryjnych. Gdzieś mogą się pojawiać plamy powodowane przez pseudomonas. Ta bakteria staje się coraz bardziej popularna również w borówce. Znamy ją z grusz, znamy ją z jabłoni, ale w borówce też potrafi swoje żniwo zebrać. Szczególnie w odmianach takich jak Duke, i szczególnie na plantacjach młodych. Zaczyna się od plamek, potem obumierają całe pędy, ewentualnie wręcz całe krzewy. Myślę, że warto pomyśleć również w okresie kwitnienia o delikatnym nawożeniu miedziowym w postaci sergomilu, który możemy połączyć z fungicydami, możemy połączyć z nawozami, a stosowany w trakcie kwitnienia dostarczy nam troszeczkę tej miedzi, która będzie systemicznie działała w roślinie, a będzie na pewno bezpieczna, jeżeli chodzi o stosowanie na tak delikatne elementy, jakimi są kwiaty. Idąc dalej ku nawożeniu, no to podstawą nawożenia każdej rośliny sadowniczej jest oczywiście nawożenie doglebowe. Te deszcze czasami padają, czasami jest ich więcej, czasami mniej, ale pamiętajmy, że w borówce mamy możliwość stosowania fertygacji. Jest to moment jak najbardziej na podawanie pożywek o zrównoważonym składzie na bazie nawozów wieloskładnikowych zrównoważonych i również w tym momencie możemy podać dodatkową dawkę azotu, na przykład w formie posypowej. Jeżeli spodziewamy się opadów deszczu, to ten czas na początku kwitnienia to jest moment, kiedy podany azot rozpuści się, zostanie wpłukany do gleby i będzie działał nam później już w czasie wzrostu owoców. Czy to siarczan amonu, czy to nawozy z inną formą azotu, jak Super N46, gdzie mamy mocznik z inhibitorem urazy. Jak najbardziej w tym momencie wykorzystajmy to, że przechodzą nam gdzieś deszcze. Jeżeli nie, możemy ten azot podać również w formie fertygacji, na przykład właśnie siarczanem amonu, dając jednorazowo 10 kg i powtarzając ten zabieg po kilku dniach. Jest to również w tym momencie ostatni moment na to, że podany do gleby wapń będzie również odżywczy dla owoców, bo musi potrwać, zanim on z korzeni zostanie pobrany i przetransportowany do górnych partii roślin. Dlatego też jest to ostatni moment na podanie chociażby saletry wapniowej, która wcale nie jest złym rozwiązaniem dla borówki. Dostarczamy azot, łatwo przyswajalny, dostarczamy również wapń, który będzie w tym momencie jeszcze pobrany i będzie nam oddziaływał na owoce. A kondycja krzewów po zimie, kondycja plantacji po zimie jest bardzo różna i każde takie nawożenie, które już na samym początku będzie budowało jakość owoców, będzie na pewno przyjazne. W następnych materiałach będziemy starali się pomyśleć już o takim stricte nawożeniu, na budowanie jakości, pomyślimy o wapniu, o krzemie, ale o tym jeszcze za wcześnie, o tym niebawem.